Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 24 września. Wykopki na pełnej parze. Słyszycie zadyszanie w moim głosie. Zbierałem rozsypane ziemniaki. Kopiemy dzisiaj żółtą odmianę Madeira. Jak widać, też piękny, wyrównany ziemniak. Bez udziału takich gigantów, jak to w przypadku Red Sony. Większość handlowego, ładny, żółciutki. No i sypie pięknie. Pędzę do domu po drugą przyczepę. Trochę tylko tutaj rozgarnę. No i działamy oporowo. Powiem Wam, że kopiąc na przyczepy i dojeżdżając Anną do przyczepy, schodzi bardzo długo. A gdy cały czas ta kopie, ja ledwo zdążam odwozić, to no pomimo małej wylejności tego kombajnu idzie zrobić wyniki, powiem Wam, 45 minut, no jeszcze z 15 minut, dwa zbiorniki i szóstkę tą D55 mamy nakopaną. Zawsze odrobinę mi się tutaj rozsypie, zawsze muszę pozbierać trochę, ale idzie to jak po brygidzie. Wbijam na chwilę na kombajn. Jak widać, ziemniaka też leci naprawdę sporo. W porównaniu do Red Sony jest go więcej, jeśli chodzi o sztuki, ale jest odrobinę drobniejszy. Tak, to może za sprawą tego, że było sporo nawiązane, może trochę za mało azotu poszło na tak duży plon. No i mamy, co mamy. Tak, myślę, że tutaj 3/4 jest handlowego, tak? Nie ma dużo tej drobnicy, to jest wiadomo poniżej kalibru. Ale ogólnie, zobaczcie, taśma pełna, ziemniaczki ładne, wyrównane. To któraś tam się zielona trafi, ale nie ma tego w tym roku więcej jak 5%. No i jak widać, o, jakiś zgnilak pojedynczy. Pojedyncze zgnilaki to zawsze tam gdzieś się trafiają. To będzie sortowane za jakieś tam kilka dni. Myślę, że do 2 tygodni, więc jakieś tam zgnilaki się pokażą. No i będzie można odsortować na gotowo w skrzynie. I towar będzie czekał na klienta. Uprawiacie Red Sony u siebie? W zbiorniku tak to wygląda. Nie ma dużo tego drobnego ziemniaka. No mówię, kopanie, tak jak jeden w ciągniku, jeden na kombajnie. Na kombajnie powinno być 2, żeby to było picobello. A jak jeden odwozi cały czas, to nawet Anną podejrzewam, że i 40 ton na dzień by wykopał. No dzisiaj mamy od godziny 11 do godziny 15 wykopany czubaty tandem, czyli jakieś tam 12 ton na pewno. No i praktycznie 6 przyczepa, także 20 ton blisko będzie zaraz wykopane. No i tak to wygląda. To już jest maksymalna wydajność ściany. Nieraz koło staje, to lotek, nie? No, czegoś takiego może gnić. A jakie to są? O, coś tu rozbierał Mikołaj. Małe kamienie z powrotem trafiają na pole, bo nie damy rady przejechać jednej długości pola. Po prostu dużo u nas kamieni. Nie bawimy się w odbiór tego kamienia. Tylko same grubasy są zbierane na kombajn, a ta drobnica leci z powrotem na pole. No i tak, no nic się tutaj z tym nie zrobi. Dobra, idę po ładowarkę, bo zaraz będzie pełno. No i przyczepy mamy zasypane, 2 szóstki są zasypane. Tandemka zasypana, została HL-ka, ale HL-ki nie nasypujemy, bo tam jest boczny wywrot. No i zostało jeszcze więcej jak połowa. No, kolejny zestaw nakopany. Na razie przerwa obiadowa, Mikołaj zasuwa do domu. Słuchajcie, godzina czasu. Taka D55 z nastawkami nakopana, taka full D55, wiadomo by to rozgarnął, to by było. Pytanie, ile tutaj może być ziemniaka? 6 ton, 7 ton? Ciężko powiedzieć, no pszenicy wchodzi 8 tonek, o tam jest grubo z tyłu. No i teraz Cioprutek będzie miał co robić, czy nie będzie miał co robić, zaraz zobaczymy. Nie, stanąłem tutaj na takim twardym ujeżdżonym. Tłumik jeszcze się trzyma, czwóreczki. No jak nie, tak. Panie. Jakby dwie takie miał, to bym miał co robić, ale jedno przyczepko. Bez ziewania.
tutaj wykopane dzisiaj nie wiem ile, 4-8 rządków pozostało tej Madeiry. O, jeszcze 2/3 tego co jest wykopane tak naprawdę. No i tutaj jeszcze końcówka czerwonych, troszkę denara. No i tutaj z tyłu otolia odmiana, to najbardziej zielona, najdłużej zielona. Ona jest przydatna do uprawy ekologicznej. Kolejny dzień wykopek, próba kopania po deszczu, czy w ogóle pójdzie. Spadło wczoraj 4 litry, przedwczoraj 28, no ale gleba u nas lekka, przepuszczalna i jak widać chyba pójdzie. Pierwszy przejazd tam z brzegu było troszkę gorzej, jakoś to widać idzie. Zaraz zobaczymy na kombajnie. No jakoś to idzie, nie jest najgorzej. Jest nieco oklejona, ale to się da kopać. No, to jest odmiana Madeira, tak jak i wcześniej kontynuacja. Tam gdzieś na dołku w kolejnach trochę wody, ale w porządku, nie jest źle. I chyba będzie nieudana próba kopania na dzisiaj. Tutaj na równym, tak jak mówię, zjeżdżone to stanęła woda, ale 80 idzie na dołku, no i niestety nie pójdzie. Nie pójdzie kopać. Nieudana próba kopania. Nie, to szkoda, szkoda tutaj ryć. Szkoda ryć, szkoda ziemniaków, szkoda błota. A w tle klasik równa drogę. Dobra, nie kop. Przerwa obiadowa. Nie zjeżdżamy ciągnikiem, tylko ładowarką. Po co trzy sprzęty grzać? No, słuchajcie, Madeira to jest w tym roku sztos nad sztosy. Jednak musi mieć wodę, tak? Jak jest sucho, to no, żaden ziemniak się nie uda, tak? Tutaj mamy odmianę Madeira, świeżo wykopane. No, tak jak mówiłem ostatnio w poprzednim vlogu, dość solidnie u nas popadało. Ziemniak no, jeszcze nie obsech, dopiero co wysypany na przyczepę. Większość handlowego. Handlowy u nas to jest od czwóreczki, także no wiadomo, standard jest jakiś od 4,5, ja już czwórkę pakuję. Ogólnie ziemniak jak jest gruby i parę jest takich czwórek na worku, no to nie ma bidy. No i co najważniejsze, plon bardzo zaskoczył, tak? Z jednej długości pola mamy 4 ary, pole ma długość 520 metrów i z 4 arów mamy jakieś 3 tony 300 kg. Tutaj jest 6 zbiorników oddane, wysypane, 2 rządki wykopane. No także czy to po przyczepach, czy po skrzyniopaletach. 3 skrzyniopalety z jednej długości, czyli gdzieś 300 to na 100 wchodzi do skrzyniopalety. Na tą skrzyniopaletę nie patrzcie, bo nie jest akurat pełna, bo to była końcówka. Po prostu na dołku się ciągnik zaczął kopać i wysypaliśmy kapkę szybciej. Tutaj brakuje, dobra, powiedzmy tona, ale te 70 ton z hektara tej Madeiry wychodzi. Jakby nie było, no mówię, no 2 rządki wykopane, przyczepa pełna, to jest D55 z nadstawkami, piękny wyrównany ziemniak, no i plon, mówię, plon zaskoczył. Jest sztos, jest rewelacja i co tutaj dużo mówić. Żeby nie było, żeby zaraz tutaj w moją stronę nie padły jakieś słowa hejtu, Słomek, gdzie tu w taką skrzynię to na 100. Tak, to na 100 zważone. W tym roku akurat nie ważyłem, ale w zeszłym roku skrzynie są te same, te nowo zakupione. Dotąd może byłoby 900 kg, ale zobaczcie, sypiemy z czubem, stawiamy pojedynczo i w takiej skrzyni jest no między tona, tona 50, tona 100 maksymalnie, jak jest z czubkiem nasypane. A teraz akurat się zbiornik nie zmieściło. No i tutaj resztka, kolejne 200.